Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się oczywiście Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Fallout 3. Przypominam, łapki w górę, komentarze oraz możecie wpaść nam socjalne linki. Macie oczywiście w opisie komentarze. My kontynuujemy sobie historię z gry Fallout. Moi drodzy, jesteśmy na Baknie, a to jest postać fabularna. Dokładnie tak. Przygotowałem dzisiaj, kurczę, listę wszystkich fabularnych rzeczy, które jeszcze można zrobić w Point Lookout, czyli robimy sobie oczywiście misje poboczne. Już wszystko włączam, bo jeszcze na kompie mi się robi 300 rzeczy. Gonili mnie jakieś goście, przemytnicy to byli cholernie mocni, ja niestety nie mam za bardzo rzeczy, które mógłbym robić oprócz, znaczy których mógłbym strzelać oprócz właśnie jakichś takich kiczowatych broni, więc wolałem uciekać. Margarita. Jesteś chora? Co się stało? Listen, udało mi się wyleczyć sporo dolegliwości i nie wiem, czy nie wiem, że nie ma. I wiem, że nie ma czegoś takiego. Mam po prostu jest najebana, tak? Udajesz, wiem to równie dobrze, tak jak. A, dlaczego? Może przejdziemy do sedna sprawy. Oh, fine, maybe you're no hog's fool, but I reckon we both come out better if you can help me cook up some tonic. Pogadajmy o tym toniku. Secret family technique, been so for generations. Help me brew some up by gathering ingredients. I'll share the batch to make it worth your Dzięki, że while są napisy, and split the spoko. deal with 300 caps. A co to w ogóle jest? Tell you what, have a bit. This is left over from an old batch, but should be a swig or two there. More than enough to loosen you up, I'll W ogóle wager. tego nie używam, to tam daje jakieś tam percepcje i tak dalej. Dobra, spróbuję, czego nam trzeba. This and that. Let me know when you want to work out the details. Twój destylator nadaje się do naprawy. Could it now? I suppose you'd know how to see to that, wouldn't you? Mogę go naprawić, co powiesz, na 100 kapsli. Naprawię go, ale chcę to za to 200 kapsli. I reckon you've got a deal, sweetie, but I better notice a difference in the tonic. Ale jak? 6 baterii rozszczepieniowych. Naprawa, dokonaj niezbędnych napraw. Już? O. No to koks. Chyba nie. Znaczy do niej nadal pewnie mamy coś przynieść, ale to zostało naprawione. Chodzę w to, daj znać, czego ci trzeba. A, składniki teraz. Nie chce mi się tego robić. Mamy. Nie mamy. Okej. Punga fruit and lots of it. The stuff those loonies make at the church is best. 10 of those will do, but might cost you. Wild fruit will do the trick, but you'll need twice as much of it. Mówię, jesteś o drożdżach. Wiecie, przeskipuję to. Nie chce mi się naprawiać bimber lasse. Co myślisz o. Czemu dawałeś chorobę? Czy ten destylator to twoje dzieło? Things been in my family for years and years. Well before the bombs, there was a time folks couldn't get no tonic by law, and my family did okay helping them get what they needed. A, bo jestem w ogóle nie na tej kamerce. Things aren't. O, to powinna być kamerka. Halo. Wonderful, but I reckon it's hard all around. Jak mi coś nie grało właśnie. Okej, okay, nie chcę mi się tego robić, tej słuchajcie misji. Jeśli chodzi o to, oczywiście. Oczywiście słuchajcie, my sobie robimy tutaj misje poboczne, mianowicie te, które nam zostały w Point Lookout. No i też jak mówiłem, chciałem pogadać dzisiaj i dograć to do końca. Pytanie, który odcinek nazwy koniec? To jest dobre pytanie. Ciężko powiedzieć.
niestety jak na złość opierdoliłem wszystkie owoce punka, więc nawet tego jej nie dam. Tak jak mówiłem, słuchajcie, mam przygotowaną listę misji, które dzisiaj będziemy robić. I teraz musimy się udać do USS Ozymandias. USS Ozymandias, czy coś takiego. USB, coś takiego. Zaraz ogarniemy, gdzie to jest. Motel. To jest tutaj, słuchajcie. Dobra. Nie, znaczy, no trochę daleko, ale damy tutaj radę. Mamy tu jakąś misję. Zgaduję, że to jest misja fabularna. No jest to, mam tutaj taki zestaw misji pobocznych. One się nazywają po prostu misje poboczne. Jakie misje poboczne mogę zrobić? Ty, a mam coś tu zaznaczone. A, łyżka pełna... Łyżka pełna whisky. Nie chcę. Mogę to oznaczyć? No zaznaczę po prostu inne. Dobra, chemia, pojemnik z krwią, bo musimy sobie uzupełnić tutaj. Może później porobię te... Zobaczymy. Na razie sobie zostawiam. Może będę miał ochotę. No nie chcę mi się eksplorować na maksa tych misji. Ja... ogólnie na przykład w Wiedźminie były te kontrakty. I ja wiele razy robiłem każdy możliwy z tych kontraktów. Bo są spoko, ale no... Czy w Falloutie to jest kurczę długa gra. Patrzyłem, słuchajcie, Fallout New Vegas. Jeszcze dłuższa jest niż Fallout 3, więc na pewno sobie musimy troszeczkę odpocząć. Fallouta New Vegas na pewno znajdziecie na tym kanale w przyszłości. Zarówno Fallouta 4, Fallouta 80 tam coś tam, to nie wiem do końca. Czy będzie możliwość, znaczy możliwość na pewno raczej będzie, w sensie karta graficzna raczej sobie poradzi. Ale czy ja po prostu będę chciał nagrywać tą grę, bo to jest chyba taka gra multiplayer, coś takiego, nie? Przynajmniej kiedyś jak wychodziła. Trochę czasu minęło, ja nie wiem, czy oni tam coś dodawali, czy nie. Ciężko mi stwierdzić, natomiast wiem, że no nie za bardzo się ludziom ta gra podobała. Ja też oglądałem troszeczkę, no i taka, kurde, taki właśnie multiplayer. O, wow. Ale że mi w grę wywaliło tego? Co jest grane? Halo, zostałem zaatakowany, zaraz wam pokażę. Przez jakiegoś dziwnego stwora, to chyba pierwszy raz widzę chłopa. A nie, to kraby. Kurwa, ale wcześniej tych krabów tu nie było, jaki skałas. Ty, co ja się teraz z tymi krabami będę nadłupcać? Nie, tragedia. Mam jeszcze młot, może z tym młotem zdziałamy. Dawaj mnie tu młota. Oj, widzę, kurwa, no ciężko będzie. Słuchajcie, bo w ogóle dużo rzeczy mi mówi chyba dzisiaj, żebym nie nagrywał, po pierwsze jestem tak zmęczony. Ale to akurat nie jest problem dla mnie, bo tak jak mówiłem, nie wiem, czy tak się odnoszę też do poprzedniego odcinka, którego pewnie mogliście, możecie nie oglądać tych razem, tych odcinków. Ale w poprzednim odcinku, jak już mówiłem, że właśnie chciałbym, fajnie było, żebym chciałem sobie dzisiaj usiąść, zrobić taką serię nagrywania. Faktycznie chciałem, natomiast jest masę problemów, które zaczynają się dziać. Wywala mi gierkę. Nie mam miejsca na dysku. No co jest grane, nie? Co to wszystko? To jest to, co ja tu miałem zrobić z tym misji fajnych, fabularnych, które sobie zapisałem? No to brawo. To, żeś sobie zapisał, ty. No nie wiem, w każdym razie miałem zaznaczone to jako misję poboczną, więc po prostu tu wbiłem. Znaczy napisane na stronie, że tu misja poboczna jest. Teraz już się kierujemy tylko i wyłącznie misjami pobocznymi. Nic z misji głównych nam nie zostało. Tak to jest. Może to i dobrze, może trzeba zrobić wreszcie przerwę. Wiecie ile mam gigabajtów Fallouta? No 500 coś. Mam gigabajtów Fallouta. Teraz musimy, słuchajcie, iść do przybrzeżnej groty. Dostajesz od plik. Ora, przybrzeżna grota, widzowie. Przybrzeżna grota. Teraz będę kontynuował wszystko. Tak dzisiaj mam mi poskładane myśli, no bo tak jak mówię, nie spałem. Znaczy mówiłem w poprzednim odcinku. Przybrzeżna grota. To niedaleko. Niedaleko miejsca, w którym byliśmy.
Więc słuchajcie, mam 500 GB. Ponad 500 GB samego Fallouta, do tego nie wiem, 60 sekund, które też zupełnie już od dawna zapomniałem o tej grze, że istnieje. Że można. Ty, ja mogę się tu tepnąć? Gdzie to jest? Albo ja nie tą misję mam, tak? Czemu mam zaznaczoną misję me. A nie, to dobra, to ja sobie zaznaczyłem. 60 sekund. Do nagrania mam też Darkest Dungeon, one też się pojawi, tak jak też wspominałem w poprzednich odcinkach, ale wspomnę jeszcze raz. Darkest Dungeon będzie, ale będzie to montowana seria. 60 sekund, niektóre odcinki również montowane i będą. A to nie jest czasem krypta? Zobaczymy zaraz. Wygląda na to, że tu mam się udać. Niestety nie mam kurczę broni. To jest problem. I tego też jest gigabajty, bo ja to trochę też nagrałem, tak? I mam na kompie jakiś tam zapas. O proszę, to może faktycznie być misja poboczna. No dobra. Miniatomówka, to weźmiemy i to się jako pamiętnik plika. Przeczytaj dziennik. Wiesz, jak wykorzystać słabe punkty guli. Okej. Okay. No i wiecie, jest jeszcze making of tego, jak robiłem, tak... Rewinda i jakieś stare swoje filmy, słuchajcie. No i się okazuje, że na kompie mam terabajt rzeczy do przesłania na YouTube. Mimo tego, że konstant przesyłam też jakieś rzeczy. Swoje strasznie dużo. Myślę, że czas po prostu wziąć, przesłać, wszystko zaznaczyć. I znowu zacząć nagrywać, bo jest straszny syf. Ale jak się okazuje, na razie mamy tutaj misje poboczne, więc będziemy nad nimi działać. A po co dokładnie mam się zapisać? Pewnie. Ale odpowiedz mi coś więcej. Szkoda, że będziemy strzelać do guli, ale... Jaki jest główny zamysł? That's you. Assemble in the arena. Once you've made your preparations, signal me with the button inside to begin the hunt. I'll remotely release a group of ferals against which you must defend yourself. Don't worry. I'll make sure there aren't too many loose at one time. No dobra, ale ja mam młot. For quite a treat, if I do say so myself. A co jeśli mnie zaskoczą, jak mam się stąd wydostać? Masz dla mnie jakąś broń. Kurde, a nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że ten plik występuje w Falloutie 4. Tysiąc kapsli? To kradzież biały dzień. Zabierasz gule, żeby je potem wyrżnąć? Czy to aby etyczne z twojej strony? Nie, w sensie, no dobra, no macie, no patrz. Ale robię to dla widza, zobaczymy co tu się dzieje. Na szczęście posiadamy pitos, niestety nie posiadamy broni. Ale chuj, może jakoś to wyjdzie, no. Zobaczymy co się dzieje. Mamy, okej, okay. Mogę wyjść? Mogę. Dobra, ale... Super, że dźwięk jest niezbagowany. Okej, okay, to są dość popierdolone gule i pierwszy raz takie widzę. Szczerze mówiąc, to staram już w majty, zanim sobie tylko pomyślę o czymś. Mamy safari, no to jest interesujące. O, to jest ciekawe, właśnie też to spotkałem. Nie przyszedłem tutaj, żeby robić przyjaciół. Więc twój numer 3... Mr. Flitch really outdone himself this time. No to lecimy, co? Ale świetne, kurwa, safari. No ja mam młot.
Powodzenie, chłopaki. Świecący gór nie powinien być problemem, szczególnie że mogę je wyrzucać stąd szybciutko. Strącać. Mogę zbierać? Też mogę. Jakieś tam trzy kapsle. Kurwa, jak pobiegł tu. Ja mam taki dźwięk, jak biegną, straszny. Jeszcze raz, nóż do masła. No to... Gdzie moi przeciw? Kurwa, no jak to nie żyją? Coś tu możesz chuja zezmać. No, pewnie, że tak, dobra. Nie chce mi się, widzowie. Tak będzie lepiej, no. Robimy teraz już misje poboczne, no wybaczcie mi. Misje poboczne, wiecie, fajna zabawa. Idziemy w fabułę, patrzymy co się dzieje, czy mają coś ciekawego. Nie walczymy o pitos, to już nas nie obchodzi żadne siano, nie? Zodzi. Dobrze się bawimy, to jest przede wszystkim. A nie będę się dobrze bawić, dostając giga w pierdoli, musząc co chwilę brać jakąś chemię, która de facto już się zaraz pewnie skończy. Więc pozwólcie, że tak zrobimy. Zobaczymy co... Głównie jesteśmy tu po fabuły, nie? Tak samo jak bimber chciałem robić do tej laski, tak? Pomóc jej zrobić bimbel, no to... Umówmy się, nie chciałem robić bimbru. Dlatego, żeby, wiecie... Żeby... Bo potrzebuję siana, no nie. Chciałem robić bimber, żeby zobaczyć co się dzieje, co się tam będzie ciekawego, więc tutaj zrobimy misję z bimbrem, którą de facto nawet nie wiem, czy było w tym odcinku ten bimber. W tym? Nie? W tamtym? To już mi się miesza, ty. Nie wiem, w którym odcinku. Chyba w tamtym był bimber. Ale myślę, że... A nie, w tym! W tamtym? W tym? W tym! Na samym początku tego odcinka był bimber. Już wiem. Bo musiałem przygotować to, zobaczyć, przeczytać na necie, gdzie są jakieś fajne misje odnośnie tego. Kurwa, no to zajebiste safari, ty. Strzelanie do guli, no to żeś wymyślił, kurwa, safari, gościu. A ja z taką wiatrówą miałbym to tam, z gulem bagiennym. A te są mocne skurczybiki, strasznie, strasznie paskudne. Więc nie, no musimy tak to rozegrać. Nie no, przecież nie ma szans, przecież to nawet z normalną bronią. Jakiś kurwa laserem Gatlinga by było ciężko. A co dopiero z takim... Z takim pizdziałką jak ja mam tu. No to bym się chyba posikał, ty. Przeżyj safari. Daj znać pikowi, że udało ci się przeżyć. Super! Żyjemy. Okej. Okay. Nie chce mi się nawet tego zbierać. Pinka. Idziemy. No to było gorące doświadczenie. Nie. Let's commemorate your first safari with a token of our friendship, shall we? This axe was misplaced by one of my other patrons. She won't be needing it anymore. And it's a weapon of gruesome distinction. Okej. Coś dostaliśmy przynajmniej za to. Ale była zabawa, może jeszcze raz. But I'll need time to round up more fodder. Could I trouble you to return in a day or two? No. A skąd my w ogóle wiedzieliśmy, że gule? Jak on chyba nie powiedział, on powiedział, że potwory. Może to był błąd w tłumaczeniu. Natomiast wydaje mi się, że nie. No i nie powiedziałby bezpośrednio, że będzie strzelać do guli, tylko powiedział, że będzie z awarii. Jakieś zadanie się zrobiło chyba i wypełniło i w sensie zaznaczyło do zrobienia i automatycznie praktycznie wypełniło. Zobaczymy jaką broń dostaliśmy. Czy było Worf? Zobaczymy to. Sęcior. Poka mnie to. Uzbrojenie. Łopata? Ćwiartownica, ale wątpię, że to się jakoś różni. W ogóle mam łopatę jeszcze do bicia, nie wiedziałem. Strzelałem z tego wypierdka. No ale kurwa, z łopatą na bandę guli, no gdzie? To jest. No dobra. Okej, okay. To było ciekawe. Safari Plika się misja nazywała. Mroczne serce Black Hallów. Posiadłość Black Hallów. Tu mamy ostatnią, przedostatnią misję. Jaką możemy tutaj znaleźć? Posiadłość Black Hallów. Na pewno tutaj nie byłem w tej posiadłości.
Szukamy jakichś znaczników, których nie byłem. Niestety, kurwa, z tych bagien, ale na tym, gramy na razie na tym łatwym poziomie, żeby się tam przeżyć, żeby mnie nie chodził 30 minut do, kurwa, do misji. Dobra, chodź tu, gościu. Pastem frajera. Ja też się przyjemnie, słuchajcie, gra, jak ja sobie mogę tak robić. Nie no, przyjemnie. Aż przyjemnie, naprawdę. Przesuwamy znacznik tu i idziemy. Już byliśmy. Gdzieś tam ciekawe, ile ta w ogóle lokacja zajęła nam czasu. Ta lokacja to jest w ogóle dodatek. Nowa lauta. To jest w ogóle śmieszne, jak... O kurwa. To duża posiadłość. No i śmieszne jest się, mówiłem, że... Okej. Jak ta misja się nazywa? Mroczne serce. Dobra, czekajcie. Tutaj ja mam taki fajny myk, że klikam na głośniki, daję level słuchawek 1 i nic nie słyszę. A wy tak. O nie, słyszę. No dobra, no to razem się posramy w gacie. Nic to nie dało tym razem. Także już mieciarki przychodzą, lecimy, lecimy. Coś czuję, że nie będę potrzebował kawy, bo wystarczająco mocno się rozbudzimy tutaj robiąc tę misję. No dobra, to ja sobie wygodnie, kurwa, usiądę. Okej. Jest to miejsce. Na razie się tu nic nie dzieje, nic się nie dzieje. Jak widziałem na tego, jak XQC robił napad na w GTA RP. Nie, że taki GTA zwykłym, w GTA RP. Ty, mogę pozbierać te drożdże. GTA RP jak robił. Drożdże i co tam było jeszcze? Zadania. Baterię rozszczepieniową. Okej, będę pamiętać. Robił, słuchajcie, robił sobie, słuchajcie, napad. To mu serce biło tam do 180. I był artykuł, był... O. Okej, to zaraz wam ogląda. Ładne zasłony, postara się ich nie zachlapać. Jakby gdy będę ze siebie strzelał. Nie no, dom wygląda na opuszczone, tak sobie łażę. No, o to nie rozmówię? Nie mówię? Ty, szefie, a ty to kto? Aha, to o to mu chodziło, tak? Fajne ma tego, pejsy. Zgadzam się... Co? No dobra. Conversation is but one of the virtues that separate us from cretins like those swamp folk. Swamp folk who, I should mention, absconded with a book, a precious family heirloom. I wanted to ask you, friend, will you get it back? Co dostanę w zamian? To już nas nie obchodzi, ale... Plain and simple. Return with the book, and I'll pay you... No, zwróci się za safari przynajmniej. No questions asked. Bez pytań? O kurwa, zaraz się pewnie okaże, że tak. There's a ritual site east of the boardwalk, in the basement of a ruined house. I think you'll find it there. Bring it back to me and be paid. Co on zrobisz? Don't be daft. You need to hit... Dobra. Opowiedz mi o posiadłości Blackhallów. I don't suppose there's any harm indulging you. What interests you? Ile lat ma to miejsce? A faktycznie, no bo stoi, nie? Wybuch, jakby wiecie, setki lat właśnie tego. Twoja rodzina przejęła nazwisko od tego miejsca? Porozmawiajmy o czymś innym, okej. Naprawdę nienawidzisz ludzi z bagien.
Czy są niebezpieczni? Shoot at, smash, or try to eat anything that isn't them. And half the time they shoot at each other. They may have been men once, but no more. Was na myśli ludzi mieszkających w starej katedrze? No, not them. That lot wants for brains. But they're at least somewhat civilized. The swamp folk have no creed, no morals. To prawda. Czemu zabrali twoją książkę? They think the book has a kind of kurwa cult power. Superstition and nonsense. Misja nazywa się Mroczna. Mroczna tam historia, więc ufam, że to będzie coś ciekawego i wartego mojej uwagi przez najbliższe 20 minut. Po księgę! Idziemy. O kurwa, wystraszyłem. Może. Please, you don't understand what it is you're sent to fetch. That book, the Krivbekne, is a thing of evil. O czym ty mówisz? Yes, the Krivbekne. The Blackhall family has a long, evil history with the book. It was lost to them long ago, but it's found a way back to Point Lookout, and Obadiah seeks to reclaim it. Obadiah płaci, co ty na to? I can't promise you money, but I have some medical supplies I can share. Please, it would be a good thing you do. Nie wiem, no. Czemu tak bardzo on chcesz? Obadiah's no better than the heathens he's asked you to steal it from. He believes he can use it to control them, and God knows what else. There's a way to destroy that damned thing. I intend to do just that. Kurwa, rozważę. No more. You can find me at my tent on the beach, south of Blackhall. God bless your path, child. Samica. Komu ufamy? Mroczne serce, to znaczy to mi gra już od buta sugeruje, że mam tego nie robić, ale bardzo, bardzo chciałbym to zrobić. Szczerze mówiąc, w sensie zobaczymy. Ja bym chciał zobaczyć, co on z tym robi i później mówi, haha, dlaczego można później zabić, jak tego chłopa Desmonda, też go zabiliśmy, jak nie widzieliście poprzedni odcinek, to wpadnij. To chyba było dosłownie w poprzednim odcinku. I mózg i ten Desmond byli rozjebani. Zabiłem dwóch. Ale chłop biegnie, ty. Fajna kozatka, siekiera. Patrzcie, jaki tanki gościu jest. Jakbym normalnie miał się z nim bić, to jest masakra. Dobra. Ćwiartownica. Zobaczymy. To tutaj? Yes, sir. Dobra, idziemy. Dobrze idę w ogóle? Nie wiem, chyba tak, to chyba była jedna droga, więc... Oj! Czyćko to by się przydało, simpaki. Szczęście na tym... Dobrze? Dobrze. Dźwięki są dość niepokojące. Ale no, tak myślałem właśnie, że to jest. Nicola Quantum? Simpaki? Nie używacie? To byście powariowali? Pewnie tak, skoro ukradliście jakąś księgę i... Ale co? Z drugiej strony wiecie jak jest. Powiecie... Dużo ludzi mówi, że... Ty, no tu mogę płynąć, ale nie mogę płynąć, widzę, że tam jakby... Nie, to chyba ta gra jest skonstruowana, że nie mogę. Dużo ludzi mówi, że wiecie, że na przykład ci ludzie, co tam gadają, albo jakieś tam tego, na podstawie tego, jak, czy jesteś tam, kurczę, baranem, czy tam wiesz, o co chodzi. To, że mówią to, że to skam jest i nie słuchajcie, a z drugiej strony na przykład mówią, że wierzą w Boga.
No i to nie jest scam. Dla mnie wszystko jest scamem. Zupełnie nie będzie zacząłem, o czym zacząłem mówić. Ale o tym, aha, o tym, że z tą księgą chyba, nie? Dla mnie scam. Ta wielka księga na pulpicie to pewność staje. I że tego, i że wiecie, i że jak ktoś powie, no oni skamują te, że wiesz, że tam, no kurwa, horeoskop, nie? Możesz powiedzieć, scam. Ale jak wygłosisz właśnie, że nie, no Bóg nie istnieje, czy coś, nie? Dla osoby, która wierzy, powie, jak to? Nie? Więc... W sumie zaprzeczyłem sam sobie, mówiąc o tym, że ten... Ale no, kuma, to miałem na myśli, jak coś. Czy to jest scam? Dla mnie wszystko to jest scam. Z drugiej strony, dla jednych nie jest coś scamem, co ktoś im powiedział, że nie jest scamem. To jest w ogóle dla mnie dziwny temat. Weź. Nie, bo w sensie, no jak wie, inaczej. W zupełnej... Jeżeli, chłopie, jeżeli wierzysz sobie, kurwa, wróżkę, zębuszkę, ale nie, bo ktoś ci powiedział, tylko wiesz, wierzysz w nią, bo nie wiem, miałeś, kurwa, wizję, czy cokolwiek, nie? Powiedzmy na to ksiądz, albo coś takiego, nie wiem, czy oni mają wizję. Ja teraz gadam, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, ale taka jest moja opinia na ten temat. Jeżeli ksiądz miał wizję, to super, a z drugiej strony super wydaje mi się dziwne, że ludzie się oburzają na to, że ktoś powie, że na przykład ich wiara jest skamem, ale nie oburzają się... O kurwa, no to żem się zagadał, ty. Fajny, łatwy poziom, spoko, ok. Ale się nie oburzają... Oburzają się o to, że ktoś powie, że ich religia jest skamem albo coś, co de facto ktoś im to powiedział. Tylko jest bardziej rozpowszechniona, nie? Więc to jest dziwne. No dlaczego horoskop nie jest skamem? Albo jakieś kurwa łażenie po trawce, czy nie wiem co oni tam robią. Może też nie jest skam. Tylko mniej popularna opinia na dany temat i wiara w coś. Więc bardziej kontrowersyjna. Więc że przez te tysiące lat nigdy nie nauczyliśmy się, że... No takiej, że nadal ludzie się... Właśnie oburzałem na takie rzeczy, a kiedy ktoś nazwie coś ważnego dla nich skamem i oni mówią jak śmiałeś, ale jak powiesz, że skam coś, co oni mówią, to tak, skam. Dlatego, że to jest wszystko, kurde, bardzo podobne, nie? Na takiej zasadzie mniej więcej działa samej. Dlatego też jakoś się nie decyduje nigdy na religię jedną. Chodzi o to, że nie wierzę, że nie istnieje Bóg. Nie? Albo nie wierzę, że nie istniał Jezus czy coś. Tylko po prostu dlaczego mam wierzyć w chrześcijańskiego Boga, a nie w innego Boga. Skoro... Bo co, bo właśnie, bo ktoś mi tak powiedział, to ja mam tak iść ślepo? Nie? Taki mój punkt widzenia. Posiadłość. Idziemy do posiadłości. Tyle dobra zrobiliśmy dla tego świata. No i w sumie zła też, ale... Idziemy. Siema. The book. You found it. Quickly. Give it to me. Oj. Surely you're not considering giving it to Marcella. Come now. That woman can't rub two caps together. Give it to me and be paid. A nie żyje? A, czyli... Gra uznała, że będziesz dobry i nie zaniesiesz tego od początku. Ale my tak zrobiliśmy. No to wyborny. Rozumiem, że miałeś ten swój udział. That's all the more reason you should give the book to me. So? We had a bargain, Roughneck. There's... Kurwa, ty. To ja jeszcze tam idę zobaczyć, co tam się działo. Mógł zachować księgę?
Że tak. A w ogóle tak już abstrahując od tego, co tak mówię zawsze, to wydaje mi się, że ogólne wartości pokazywane przez religię były bardzo istotne z samego początku, bo pokazywały nie zabijaj, nie takie jakieś takie nie cudzołóż, nie ruchaj żony swojego zioma bez zgody. Coś ważne tutaj na samym początku. W ogóle to jest, w ogóle nadal to są ważne atuty. Nie? Nie zabijaj, to takie podstawowe rzeczy, którymi się kieruje większość ludzi. Nie powiem, że każdy, natomiast większość, na pewno ja. No nie zabijaj, to jest takie podstawowe moje mottum. Motto. Dlatego też nie jem zwierząt. Chociaż na przykład właśnie chrześcijańscy tam zwierzęta nie mają tam zodzi. Duszy czy coś, nie? To dziwne. Co, możecie zabijać? Niby tak. To mi się nie podoba. Ja nie fan. I to nie znaczy, że nie możesz być, wiesz, chrześcijaninem i nie zabijać, wiesz. To, kurwa, ta księga została napisana 2000 lat temu, to się sporo zadziało przez te 2000, nie? Tam 3000, nie wiem ile nawet. No nie, no może trochę mniej w sumie. Może trochę mniej niż tyle. Ale no, wyrzodzi. Sporo mogło się zmienić w tym czasie. Więc należy ją 2000 lat temu, może trochę postrzeganie tego świata było inne. Nikt nie sądzi, że możesz opierdolić separówę sojową tego. Nie? No wiecie, ciężko było to przewidzieć. Czasy się zmieniają, ale ogólnie wydaje mi się, że takie dość fajne zasady przedstawia na teraz. W Polsce się nie do końca, te konserwatywne rzeczy, konserwatywni ludzie bardzo konserwatywnie przestrzegają reguł napisanych. To mi się giga nie podoba. Natomiast współcześni chrześcijanie, tacy bardzo progresywni, są spoko. Na przykład papież teraz to jest... nie wiem, jak on się nazywa, ale on jest z Argentyny. I tu już nie mówię o tym, że on... on tam mówi, że spoko, że tam LGBT koksem jest. To już takie, no to jest normalne dla mnie. Z punktu chrześcijan. Niektórych może nienormalne. Dla świata też raczej normalne. W większości. Natomiast to jest super giga dobry człowiek. Ja widziałem na przykład, jak tam gadał z jakimś dzieckiem i to dziecko tam płacze. To jest super. No, świetny człowiek ogólnie ten gość jest tego. Papieżem. Koksem jest. Może sobie czytać, nie chce mi się. Nie, na pewno nie chce mi się takie czytać. No, mówię, ja czasem sobie zatrzymuję i czytam, jak patrzę odcinek, czy nie był za głośny, albo czy nie gadałem głupot, bo na razie od 20 minut mówię o chrześcijaństwie. Wielkanoc jest niedługo, więc to dość ważny temat. Nie obchodzę, ale tak mnie też naszło. No to są jakieś... Ty, czy to nie było tego? Do zbierania do niej? Tej laski? To? Bateria rozszczepiana. To! Bierzemy. No i w Polsce jest dużo chrześcijan bez tego. Plus to dość ważna informacja dla... W sensie, co? Nie, plus... Ja nie lubię w ogóle jakichś tematów tabu, jak są. Zawsze nie lubię, że ktoś się może obrażać o opinię innych ludzi. I wkurza mnie to, że czasem po prostu muszę gryźć się w język, żeby komuś czegoś nie powiedzieć swojego punktu widzenia. Kurwa, to jest strasznie dziwne, nie? Że nie mogę. Ale kurwa, wolę tego tematu uniknąć, niż jej z tym o tym mówić. To jest giga dziwne. Poczekaj, bo ja to mam ukraść, jak ona nie żyje. Karabin dźwigowy. Klucz. Nabój. Impact. Terminal.
Udało mi się spotkać z obcym, którego wysłał do... Mam nadzieję, że wystarczająco moje odwołanie się do dobroci. Nie mogę zapłacić tyle, ile żąda. Modlę się, żeby obcy przeżył i żeby trafił do mnie, a nie do... Okej, okay, miejscowi. Znałem miejscowego nazwisku. Samotnie mieszka w starym dworze, jest wyśmienitym manipulatorem. Namówi mnie do odzyskania księgi, który podobno jest jego rodzinną pamiątką. Mam co do niego złe przeczucia. Chcę zbadać sprawę księgi i jego związek z mieszkańcami okolicznych bagien. Na razie nie wyciągnąłem z niego żadnych informacji. Uaktualnione. Potwierdziłem związek z miejscowymi wierzeniami. Zdaje się, że nieodległa przodkini coś tam weszło w posiadanie mrocznego tekstu zatytułowany. Niedobrze, słyszałem już kiedyś o tych książce, muszę ją zniszczyć. Kultura plemienia w regionie opiera się na wyznaniu katedry Arki i Gołębnicy. Chętnie poszukałabym tu artefaktów i ocalałych tekstów, a to było przedtem, tak? Lecz miejscowi otwarcie gardzą obcymi. Zaproponowali mi przyjęcie do plemienia. Kusi mnie przyjęcie ich ślubów i postępem uzyskania dostępu do wiedzy, ale opory moralne są zbyt duże. Dziennik podróży? Co my teraz słuchaliśmy? Udało mi się spotkać, to byłem ja, miejscowi. To teraz czytaliśmy i dziennik podróży. Powiedz w słonecznych pustkowiach. Tobar zacumował księżną na słonecznych pustkowiach. Spędziłem całe południe andując miejscowymi nazwanym River City. Zajmowałem się chlebem z ojcem Cliffordem. Wspaniale spotkać jakiegoś wierzącego. Muszę tu jeszcze wrócić. Opuszczenie wspólnoty. Zrobiłem na tyle dobrego, ile zdałem. Muszę się jeszcze stąd wynieść, zanim to się na mnie zemści. Otchłań. W czasie wichury schroniłem się w karawanie kupieckiej. Kolejne niepokojące opowieści z Petersburga. Ciekawe, czy kiedyś tam dotrę. Petersburg. Gdzie jest Petersburg? Nie wiem. Mamy dźwięk audio i to wydaje mi się, że będzie ostatnia wskazówka. Znaczy tutaj tego. I slept. I don't expect to survive. I only pray that that you haven't taken that book to Obadiah. You must take up my mission. There is one way to utterly destroy the Krivbeknir, but you must take a pilgrimage far north of Point Lookout. In the capital wasteland, seek a place called Dunwich. Within is an obelisk, itself a wicked thing. It'll consume the book. You need only press the book to its surface. May God shed his blessings upon you. O, a propos chrześcijaństwa. Make haste. Dobrze się, ale że ja się tak w ten? Proszę bardzo. Przeczucie. Kurwa, dobry temat, nie? W sensie trafiłem ten jeden raz. Udało się nie powiedzieć głupot. No. Cię udało się. Pochciam ty. No dobra, no to się pasowaliśmy my do nich, albo oni do nas. Okej, okay, idziemy. Idziemy zniszczyć księgę w takim razie. Coś mi mówi, że ona mówiła dość szczerze. A, poczekaj. Danuicze na kurwa, na słonecznych pustkowiach? O, no dobra, będzie robione. Mamy 44 minuty. Musimy iść jeszcze do motelu, domostwo. Motel, domostwo. To jest ostatnia misja tutaj. Motel, domostwo, widzowie. Gdzie jest motel, domostwo? Motel, domostwo, motel, domostwo, motel. Motel gdzieś był tutaj. Prawda? Obóz więzienny, truskawka. To też brzmi jak coś fajnego, co chciałbym odwiedzić. Bodzowisko z widokiem na plażę, proszę. Motel domostwo. O, to tu jest. Dobra. To jest ostatnia misja fabularna, misja poboczna.
której autentycznie możemy coś zrobić. O kurwa, ty. It is all good merchandise, no? Surely you will need some. Ty. Ale że tu ludzie są tego? Ty. Well, hello there, young traveler. The fates had told me that I would receive a visitor. Ja już tu byłem, ale tu się nie za bardzo coś działo. Madame Panada. And this is Madame Panada's house of wares. For all things a traveler needs, I am here to provide. Andasz. Bullets, stimpaks, armor, weapons, junk. If you need it, Madame Panada has already anticipated. Jak ta klaska, co by ci wywróżyła coś. Podoba mi się ta zagadka z GTA. And what is it you would like to purchase? Pierdalamy stąd. jest taka ta tego zagadka w GTA, że tam ta laska wróżyła i ona coś tam wróżyła właśnie o tych kosmitach czy o duchach czy coś takiego. Możecie sobie zobaczyć, nie wiem gdzie to widziałem. Pewnie u Willy'ego. Spoko to było. A już nie pamiętam, o co chodziło. Może sobie przypomnę po tym odcinku. No dobra, to idziemy robić tą ostatnią misję. Może się jeszcze uda w dzisiejszym odcinku. Ostatnia misja fabularna, jeśli chodzi o Point Lookout konkretnie, a później musimy się udać na słoneczne pustkowia widzowe. W ogóle misja New Vegas odbywa się pewnie w Kalifornii. A propos tych ciekawostek z Fallouta, mamy największy, znaczy nie wiem w którym okresie. Nie wiem, w którym okresie mniej więcej żyjemy, w sensie, czy aż tak się różni, na przykład Fallout New Vegas, Fallout 4, jeśli chodzi o czas. Może się różni miejscem, a może czas jest ten sam, nie wiem. Natomiast wiem jedno. Największą ekspansję, jaką prowadzi... jak tam, słuchajcie, prowadzi... jeśli chodzi o, a w ogóle jeśli chodzi o kraj, jest Ameryka Północna, czyli to jest prawdopodobne Kanada, bo tak mi się wydaje, że jest takie ten. I to jest, słuchajcie, Kanada w ogóle została, słuchajcie, zajęta przez USA, w sensie. Polacie. No bo tam były zamieszki, tam USA tłumiło te zamieszki i tak to wyszło. Jeśli chodzi, słuchajcie, o Meksyk, bo to jest też dość ciekawa tutaj rzecz. Meksyk, z tego względu, że Ameryka musiała dbać o swoje interesy i potrzebowała ropy, to zajęła Meksyk. Więc Meksyk i Ameryka oraz... to jest wielka jedna USA, to jest wielkie jedna USA. Kurwa, coś się wydaje, że tu nie będzie misji pobocznych. Bo nie wiem, trzeba dobrze poszukać. Możemy jeszcze te misje z droszami zrobić. Już do szafki. O! A może jednak. No i później jak wybuchła wielka wojna, to też najbardziej teraz takim wielkim... jeśli chodzi o rozrost krajem, jest Kalifornia, Nowa Kalifornia, chyba Floryda, ale może Kalifornia, coś tego. Tak, wczytano, dźwięk zapisany na urządzeniu użytkownika, przepraszamy, że nie mogę przyjąć was osobiście, agencie G-Young. O, znajdź wnioski końcowe misji. Nasz kontakt potwierdzi wasze przybycie. To jest... jednakże łatwo Amerykanie uwierzyli, że wielki umysł ludu mógłby zdradzić. Kiedy wykonacie swe zadanie, nasi rodacy będą sławić was jako bohatera. Dlatego przyjdziemy do szczegółów waszej misji. Zmęczenie to wasza kryjówka Point Lookout. Początkowo skoncentrujcie się na odgrywaniu przyjaciela Ameryki. Nie wzbudzajcie podejrzeń. Gdy będziecie bezpieczni, użyjcie klucza, który dano wam w Norfolk. Z publicznych wyjmowanych szafek na promenadzie w pobliżu motelu. Otrzymacie hasło, które da wam dostęp do rozkazów misji.
Zuni Huyang, agencie Jiang. Koniec automatycznej tranzakcji. Okej. Okay. Ale mam zjebane gardło. Zabierz Krim w Bernish do Obadiah lub do budynku Duinji, a nas... Co? To nie to. To nie to. Kurwa, to gardło zajebane. Znajdź wnioski końcowe z misji chińskiej agentki. To jest ta mis... Czy to jest ta laska? Czy ona żyje? Kurwa, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, czy ona żyje. Usuń znacznik. Dobra, tu będzie łatwiej, nie? Pyk. Widzę wroga na 12. Pewnie te chłopy, co na mnie strzelali. Tu coś jest przed nami jakoś. Po lewo. Przed nami po lewo. Aha, to ta szafka, tak? Okej. Okay. Szafka, hasło dźwiękowe szpiega. Zobaczmy. Go to the bank and use the password Xin Chan Wang. The software is configured to recognize only our voices. Okej. No to tutaj będzie najszybciej. 51 minut, więc już zaczyna się pocić, zaczyna być niebezpiecznie, groźnie. A chciałbym dzisiaj dokończyć tę misję z Point Lockout. Przede moje gardło. Niedobrze, ty. A nie nagrywałem tak długo, bo... A, tak dużo, bo nie nagrywałem długo. Dlatego jak teraz nagrywam, to mi się mocno gardło zużywa. Ma to sens. To nie wiem, czy to było wcześniej jakby uruchomione. To dziecko pułapka? Nie. Dobra. Ty, sejfy. Dobra, tam pewnie nic za bardzo ciekawego, oprócz... Ale głośno jest, co jest? Kurde, co jest? Czemu jest tak głośno? Halo? Ty, nie no, są jakieś dźwięki nierówne, w sensie jest giga głośno, co jest? Ja mam to na jedynce, a nie ma na trójce. To głośno było? No tak, no nawet głośno było. Baterie, kapsle, okej. Okay. Może na kolejną misję, słuchajcie, przygotuję, bo już mamy tak, mamy drożdże, mamy baterie. Wystarczy tej jeszcze lasce zanieść jedną rzecz. A to jest... owoce punga, a je możemy kupić. Konkretnie nawet w tym kościele, tam u nich, tych ten. Musimy ich kupić 10, więc... Nie jest to chyba problem. No dzisiaj już tego nie zrobię bez 53 minuty. Zostawimy sobie to na jutrzejszy odcinek. Bateria? Właśnie mamy jeszcze jedną. Po co im bateria tutaj? Terminal. Zgodny z zaleceniami. Okej, okay, widzę, że coś tam się mogli zorientować. Tam było. Uwagi na koniec zmiany. Dziś dokonano przelewu na duże kwoty. Do północy musimy powiadomić federalnych. No. Dobra, ale my musimy się dostać tutaj. To jest najważniejsze. Co to? Wino. Myślałem, że świeżutkie New Cole. Dobra, to tutaj? Welcome to Bingham, secure teller. Żeby tak długo to działa? Dobra, widzowie, nie jest. Trzeba zakończyć. Processing. Password verified. Voice ID mismatch. Access denied. User voice unauthorized. Access denied. Dobra, widzowie. Kurwa, no muszę to kliknąć przecież. I apologize that I cannot receive you in person, Agent Zhang. Our Norfolk contact confirms your arrival. A to czemu nie czy... eager the Americans are to believe that a great mind of the to już było, ty. Czytałem to już. Our countrymen will herald you as a hero when your work is done. Welcome. To that end,
Let us turn to the details of your mission. Welcome. This room will be your safe house in Point Lookout. Welcome. Focus initially on playing the American lapdog. Welcome. Not arouse suspicion. Voice. When it is safe, use the key you were given in Norfolk to open one of the public rental lockers on the boardwalk near the motel. Zabijmy. You will be provided with the password you'll need to access your mission debriefing. The agreed upon payment will be paid upon extraction. Hajun, Agent Jang. No i to mamy i teraz musimy iść tutaj. No ciężko mi, no tu. Ale nie działa. Czy my mamy jakby... No jest uruchamiany w innym miejscu. No hasło mamy dobre, tylko nie mamy jej głosu. Że chyba... No nie mamy. A to nie... Nie mogę zjechać, no nie mogę, no jakby to... Password verified. Access denied. Gosiu. To nie wiem co mam zrobić. Dobra, nie będziemy się tutaj męczyć 56 minut, to już jest giga dużo. Resztę słuchajcie, skończymy sobie w jutrzejszym odcinku. Jutro godzina 16, bo odcinki są oczywiście tutaj, słuchajcie, codziennie. Moi drodzy, przypominam tylko jeszcze łapkę w górę, komentarzu oraz subskrypcji. Miłego dnia oraz miłej nocy. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Cześć.